Serdecznie witamy wszystkich hodowców, gdzie mamy bardzo ciekawy dzień, gdyż poczta rozpoczęła przyjmowanie gołębi. Mamy dzisiaj czwartek. Dzisiaj wiadomo, nie wyślemy jeszcze gołębi, ale już od poniedziałku te gołębie będzie można wysyłać. Także każdy, kto jakieś ma zaległości w postaci niewysłanych gołębi do kolegów, koleżanek, tam gdzie na wspólne gołębniki wysyła, może już w poniedziałek korzystać z usług poczty. My mamy tutaj w swojej ofercie cztery takie kartony, które umożliwiają łatwą wysyłkę tych gołębi i też zapewniają się według nas jak najlepsze warunki. Dwa z tych kartonów już wcześniej prezentowaliśmy, pokażę jeszcze raz. Jest to pierwszy ten karton podstawowy. On po złożeniu wygląda w ten sposób. Przed złożeniem jest to takie, no może taka rzecz, po prostu w ten sposób on wygląda. Ja pokażę, jego się składa w ten sposób. Kiedy patrzymy, o, starczy tylko tak zrobić. Tutaj pociskać wszystko. O, tego typu. I to jest karton, który tam wymiary mamy na stronie internetowej podane. W zakładce kartony transportowe. Zasadniczo był to karton, który przygotowywaliśmy na wystawę ogólnopolską. Jako że ona się nie odbyła, to niestety ten karton będziemy wykorzystywać w przyszłym roku, ale w tym roku też możemy go użyć do wysyłki. On jest dość duży, tutaj można spokojnie dorosłe z dwa gołębie włożyć, czy też mniejsze, mogą być nawet trzy. To jest pierwszy karton, który mamy. Tam na stronie internetowej mówią, są wszystkie podane. Ja go pokażę, odstawię na bok. Drugim kartonem, który mamy w swojej ofercie, to jest karton ten. To jest karton na gołębie tak zasadniczo pojedyncze. My go nazywamy kartonem modułowym, gdyż on jest tak wykonany, że umożliwia, że jeżeli dokładamy kolejne gołębie, możemy sobie tutaj złożyć taką, że tak powiem, paczkę. Każdy gołąb wtedy w tych warunkach bardzo dobrych, takich pojedynczo będzie podróżował, będzie przesyłany. Nie mamy wtedy problemu z tym, że się gołębie, które są w klatkach, znaczy które są by były razem, samce zwłaszcza, dziobią. Tutaj możemy sobie każdego gołębia oddzielnie zapakować i też go wysłać. Do tego kartonu, zobaczmy, tutaj się zamyka w ten sposób. Ja pokażę bliżej, o, tak wygląda dno. Tutaj co ciekawe, tutaj dno jest też pełne, nie musimy tutaj dodatkowo podklejać. Na pewno gąsno to nie wyleci. Tutaj dodatkowo jest takie specjalne zabezpieczenie, które po zamknięciu zapewnia nam, że ten gołąb nie wypadnie. I co ciekawe, ten karton, który pokazywaliśmy kolegom i koleżankom w wersji tej pierwotnej, po przemyśleniach, które mieliśmy podczas transportu, gdzie te gołębie po prostu woziliśmy i były problemy na przykład z czasem, to tutaj dorobiliśmy specjalną z tej strony taką klapkę, tutaj jest wcześniej nacięte, to jest oczywiście normalnie, wygląda tak praktycznie, że nie widać tego, ale po złamaniu tutaj, o, możemy otworzyć tego gołębia, popatrzeć, nakarmić, także widzimy, tak wygląda ten karton. Karton ten przed złożeniem jest o tej wielkości struktura kartektury takiej. O, tak widzimy, tutaj mamy to przygotowane do nacięcia. I teraz pokażę jeszcze, jak się ten karton składa, bo jest bardzo proste złożenie tego kartonu. O, tak w ten sposób to robimy. O, składamy. I tak jak pokazywałem, po złożeniu wygląda on tam, jak widzieliśmy. Natomiast tutaj, o, jest coś takiego. To jest karton, który, mówię, możemy modułowo go sobie tutaj przewozić. On tutaj zapewnia, że każdy gołąb, którego tutaj będziemy mieli, będzie pojedynczo, w dobrych warunkach one są, spędzają czas. I teraz tu zobaczmy, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Tutaj możemy sobie palca włożyć i teraz delikatnie podrywając, o, sobie, proszę bardzo, otwieramy. Także tutaj możemy sobie tego gołębia wysłać, a przy okazji będzie go można nakarmić czy napoić, jeżeli będziemy sami przewozić. To jest druga wersja kartonu tego. Ja go tutaj też odstawię i do tego systemu modułowego, gdy mamy tych gołębi więcej, rodowody nie chcemy, żeby one, kiedy mamy dwa takie gołębie, na przykład wysyłamy, to rodowód możemy tutaj wpiąć pomiędzy, włożyć, ścisnąć, zakleić, on tu będzie, ale jeżeli mamy tych rodowodów więcej i chcemy, żeby też przesłać jakieś inne informacje, jakieś broszury, mamy karton taki, o, on wygląda w ten sposób, że on idealnie pasuje tutaj do tego modułu. W taki sposób go możemy złożyć, wtedy 5-6 sztuk, to możemy go dokleić. Tutaj najlepiej sklejać go taśmą w ten sposób. Tutaj odstęp, który jest pomiędzy tymi otworami, umożliwia, że kiedy go zakleimy na długości, na pewno żaden otwór nie zostanie zaklejony i będzie tutaj swobodny dostęp powietrza. Natomiast tutaj mamy karton, gdzie tutaj on 7,5 cm ma, to ma 15 cm, zaraz o wymiarach będę więcej mówił. Tutaj na stronie internetowej mamy też to podane. Natomiast tutaj możemy sobie wrzucić dokumentację wszystką, którą mamy, jakieś dodatkowe katalogi, czy też inne broszury, które chcemy hodowcy przekazać. I tutaj sobie swobodnie po prostu to włożymy, dołożymy i wtedy taki moduł, na przykład dwa gołębie, skleimy tutaj taśmą, obłożymy i taki coś możemy sobie wysłać. To by były takie te kartony, które wcześniej już mieliśmy, natomiast dzisiaj chcemy tak przede wszystkim zaprezentować kolegom karton całkowicie nowego rodzaju. Karton, który dosłownie powstał w ostatnim tygodniu.
nad tym kartonem długo myśleliśmy, ten czas, który tutaj dawno nie mieliśmy filmu, który poświęciliśmy na to, żeby realizować właśnie takie systemy. Tutaj mamy taki karton troszeczkę inaczej zrobiony. Karton jest bardzo wytrzymały, przede wszystkim co chciałem powiedzieć, on jest wykonany z tektury, to jest bardzo sztywna już tektura. Ta posiada gramaturę jeszcze większą, jest dużo sztywniejszy. Karton bardzo mocny, on ma wymiar po zewnętrznej stronie, zobaczmy, w szerokości u góry ma niecałe 60 cm, 59 dokładnie. Wysoki jest na 23 cm i szeroki na 33 cm. Oczywiście tutaj, tak jak widzimy, przy podstawie karton ten jest troszeczkę węższy, on tak wygląda, tutaj ma otwory ze wszystkich stron, bardzo mocny jest. Zobaczmy, tak wygląda dno tego kartonu, to jest jednolite. To jest karton transportowy, taki powiedzmy specjalnie pod pocztę, jakbyśmy młode gołębie przesyłali. Pokażę, o co tu chodzi. Karton ma wykonane ścianki tutaj pod kątem. W momencie, kiedy nawet załadujemy tych gołębi, tutaj możemy tych no spokojnie 5, 6, 7 gołębi zapakować młodych. Zamykamy to. Otwory są tak skonstruowane, że jest 5 tutaj w dolnej części, 3 u góry. Tutaj sobie możemy tymi tak zwanymi trytytkami, opaskami takimi elektrycznymi związać wszystko drucikiem, czy czym chcemy, postawić sobie i takie coś możemy na pocztę wynieść. Teraz, kiedy coś takiego byśmy dostawili do ściany, zobaczmy tutaj, tutaj mamy przykładowo ścianę, niech ten karton, szczelina, która tutaj powstanie, zawsze zapewni to, że nigdy otwory, które mamy ze wszystkich stron, nigdy nie będą dosunięte szczelnie, czyli będzie dokładna wentylacja, będzie swobodny dostęp powietrza. I te gołębie mogą tutaj swobodnie sobie tutaj podróżować. Karton ten waży około 1 kg, dokładnie chyba 98 deko, kiedy go ważyłem na wadze, także on jest w ten sposób wykonany. I co ciekawe, mówię, on jest bardzo sztywny. Ten karton możemy też wykorzystać nie tylko do gołębi pocztowych, ale spokojnie, czy możemy jakieś zakupy, kiedy dokonujemy, kiedy mamy na przykład w garderobie jakieś rzeczy, narzędzia. Naprawdę jest bardzo, bardzo mocny. Tutaj wejdzie, proszę mi wierzyć, w dwóch rzędach, tak jak tutaj popatrzymy, z 20 piw prawie i to spokojnie wytrzyma 30-40 kg obciążenia. On jest bardzo, bardzo mocny. Karton ten, jeszcze pokażę, on się składa przed złożeniem, tak wygląda, ta płaszczyzna, którego go składamy, o, tak się go składa, ja go też tutaj pokazuję, o, tak, tu wszystko wchodzi, z tej strony, z tej, tutaj wykonujemy to drugie, on zasadniczo się składa z tych elementów o nazwie właśnie ta podstawa, powiedzmy, ta góra, o, tutaj go wsadzimy, zobaczmy, bardzo łatwe jest jego złożenie. O, już mamy karton ten złożony i tak wygląda on po złożeniu. Proszę bardzo, kiedy go tutaj jeden na drugi postawimy, tutaj możemy mieć, no, tu mamy tą klapę górną niejako. O, proszę bardzo, takie coś. Składamy go podobnie. Jak mówię, bardzo mocny, to jest tektura specjalna, wzmocniona, ma bardzo dużą gramaturę. Mówię, jest dwukrotnie cięższa od tamtych, 980 ileś gramów, prawie 1000. Także tu widzimy, o, i składamy go. O, proszę bardzo, mamy ten dekiel bardzo sztywny, kładziemy i teraz proszę zobaczyć, nawet kiedy sobie nie chcemy, nawet jakichś dla celów porządkowych, mamy jakieś swoje do samochodu, jakieś rzeczy nosimy, chcemy przewieźć, sobie go tutaj wciskamy, o, proszę bardzo, karton wchodzi jeden na drugi, taki sobie sztafel możemy ustawić, o, i kiedy mamy coś takiego, te gołębie naprawdę znoszą podróż w dobrych warunkach. Zobaczmy. Na stronie internetowej u nas będzie można się zapoznać szczegółową ofertą cenową. Zapraszamy sklepy do współpracy, kiedy ktoś chciał się w takie kartony zaopatrzyć, zawsze może do nas sobie tutaj najlepiej drogą mailową zadzwonić, to się trochę ciężko, bo bardzo dużo telefonów jest w ciągu dnia, ale zamówić można takie kartony. O, proszę bardzo, tak on wygląda. I mówię, nie tylko dla gołębi, ale możemy swobodnie te kartony wykorzystać w technice magazynowej, czy mamy to, mówię, w warsztacie do narzędzi, czy też jedziemy samochodem, zabierzemy sobie jakiś prowiant na piknik, to możemy sobie to wszystko zrobić. W bagażniku możemy to sobie wstawić, zobaczmy, przez to, że jest tutaj uchwyty swobodne, bardzo mocne, naprawdę możemy dużo tutaj znosić. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi kartonami. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.